Cześć, witajcie. Dziś zapraszam Was na recenzję pancerniaka. Tym razem jest to Oukitel WP35, a co go wyróżnia? Według producenta jest to najcieńszy, najsmuklejszy smartfon z akumulatorem o pojemności 11 000 mAh. Wybaczcie, nie będę tego sprawdzał. Daję producentowi tutaj wiarę. Może nie upierajmy się, że jest to najsmuklejszy telefon z taką baterią, ale na pewno jeden z najsmuklejszych, no bo przyznacie, nie jest jakoś przesadnie gruby, a jednak w środku ma naprawdę pokaźną baterię. Grubość tej obudowy wynosi 14,9 mm, natomiast cały telefon, moi drodzy, waży 360 gramów, czyli też całkiem znośnie. Oczywiście jest to telefon o podwyższonej wytrzymałości. Ma zatem certyfikację wysokiej szczelności do IP69K i ma również militarny standard wytrzymałości, czyli militarny standard 810G. No okej, no ma tą podwyższoną wytrzymałość i rzeczywiście po bokach ma tutaj trochę metalu, trochę gumy, która amortyzuje uderzenia. Natomiast z tyłu, powiem Wam szczerze, już na taki super pancerny nie wygląda, ma bowiem całkiem estetyczny, diamentowy wzór i powiem Wam szczerze, że troszeczkę bałem się rzucać tym telefonem właśnie po to, żeby tego ładnego tyłu nie zdemolować. Na szczęście producent o tym pomyślał i daje nam do zestawu taki oto silikonowy pokrowiec na plecy telefonu. No i problem na szczęście się rozwiązuje. Na froncie mamy ekranik zasłonięty szkłem Gorilla Glass 5 i fabrycznie naklejoną folią ochronną, która jak widzicie dosyć szybko się brudzi i niestety dość łatwo i dosyć szybko się rysuje. Ale zawsze można ją zdjąć i zastąpić kolejną, prawda? Gorzej z ekranem. Konstrukcyjnie, no cóż, mamy w zasadzie standardzik. Telefon ma typowo rozmieszczone przyciski na boku obudowy, równie typowo położone USB-C pod gumową zaślepką chroniącą port przed wniknięciem nie tyle cieczy, bo to można rozwiązać inaczej, ale przede wszystkim brudu, pyłów, piachu i tak dalej. Mamy również dodatkowy przycisk na przeciwległym boku obudowy. Ten przycisk można sobie w menu telefonu zaprogramować i bardzo fajnie, praktyczne rozwiązanie, bo pamiętajcie, że telefonów tego rodzaju często używamy w rękawicach. Z tego też względu pewnie dosyć często użytkownicy będą korzystać z układu rozpoznawania twarzy za pomocą przedniego aparatu. Oczywiście pamiętajmy, że nie jest to tak pewne rozwiązanie jak czytnik linii papilarnych, ale ten na szczęście również jest na boczku ulokowany w klawiszu włącznika i działa całkiem sumiennie, całkiem dobrze. Nie będę na ten element na pewno narzekał. Bardzo cieszy mnie również obecność hybrydowego gniazdka na karty. Możemy tutaj sobie włożyć dwie karty nano SIM, względnie jedną z nich zastąpić kartą pamięci microSD. To już coraz rzadziej spotykany element, ale tutaj jest, a karty możemy wymieniać bez żadnych narzędzi, wystarczy nam paznokieć. Niestety, pierwszy minusik już zauważyłem, nie ma niestety wsparcia dla technologii eSIM. No trochę szkoda, że tego zabrakło. Jest natomiast oczywiście NFC, jest 5G, jest nowoczesne Wi-Fi 5 i co najważniejsze, wspierane są wszystkie międzynarodowe standardy łączności 5G, zatem nie będzie problemu, że ten telefon gdzieś na świecie nam nie będzie działał. Trochę mniej cieszy mnie wyświetlacz tego telefonu, bo jest to bardzo zwyczajna matryca IPS. Tutaj żadnych cudów nie ma, nie ma ani wysokiego odświeżania, ale grunt, że jest rozdzielczość Full HD, czyli nie będziemy na tym ekranie mieli przyjemności z liczenia widocznych dużych pikseli. Jest nie najgorzej, natomiast mogłoby być lepiej, szczególnie w outdoorze. No bo jak widzicie w pomieszczeniach, ekran świeci całkiem fajnie i wszystko jest ok. Gorzej jak wyjdziemy na słońce. Sporo psuje ta fabryczna folia ochronna, która sprawia, że ten obraz robi się trochę przytłumiony i trochę mleczny. No ale sam ekran z siebie również nie należy do super jasnych. Jest po prostu bardzo, bardzo przeciętny. I powiem szczerze, że tutaj oczekiwałem troszeczkę więcej. Natomiast w kwestii talentów komunikacyjnych jest nie najgorzej. Jakość dźwięku jest przyzwoita, może nie jakaś super hiper, ale całkiem nie najgorsza. Jest też jeden głośnik, który powiedzmy to wprost robi co może, ale też nie zawsze mu dobrze wychodzi. W trybie głośno mówiącym, do pogadania jak najbardziej, do filmów, no jeszcze jak cię mogę, do gier też ujdzie, ale jeżeli naprawdę lubicie muzykę, to nie puszczajcie na tym głośniku, bo może krew z uszu wam nie poleci, natomiast zachwyceni raczej nie będziecie. Zachwyceni będą natomiast zapewne miłośnicy czystego interfejsu bez zbędnych pierdółek. Pierdółek to jednak troszeczkę jest, natomiast są to rzeczy przydatne w tego rodzaju telefonie. Poza tym, co Google daje nam w standardzie, mamy też apkę z narzędziami, a wśród nich tak przydatne rzeczy jak miernik natężenia dźwięku, poziomica czy kątomierz. Jest tego troszeczkę i jak zauważyliście już być może, tłumaczenie odrobinę kuleje, natomiast poważnych kiksów w tym tłumaczeniu nie ma, a reszta to w zasadzie niemalże czysty Android z bardzo podstawowym zestawem dodatków, a wśród nich być może już zauważyliście jest nawet radyjko FM. Niestety radyjko wymaga do działania podłączenia słuchawek w roli anteny. No i niestety słuchawki musicie zorganizować pod USB-C sobie samemu, bowiem takich w zestawie nie będzie. W zestawie jest natomiast na szczęście jeszcze ładowarka. A skoro wspomniałem już o ładowarce,
to może pociągnijmy temat akumulatora, bo jest tutaj w sumie co ciągnąć. No króciutko, bateria jest ogromna i tyle. Mogłaby się moim zdaniem szybciej ładować, bowiem mamy tutaj zaledwie 18-watowe ładowanie, co przy tak dużej pojemności, powtórzmy 11 tysięcy mAh, trochę wystawia naszą cierpliwość na próbę. Na szczęście nie musimy tej baterii zbyt często doładowywać. Producent zapewnia, że bateria ta utrzyma telefon przy życiu w trybie czuwania przez 60 dni. Ja niestety nie miałem tyle cierpliwości i czasu, bo musiałem ten telefon dla Was wcześniej przetestować, zatem akurat tego nie sprawdzę. Natomiast w moim użytkowaniu okazało się, że ładowanko raz na tydzień to wystarczające jest dla tego smartfona. Oczywiście da się baterią wyczerpać wcześniej, chociażby ciągle grając na tym telefonie czy non-stop oglądając wideo, ale przecież nikt tak nie robi, szczególnie w przypadku telefonu outdoorowego, który ani dźwiękiem, ani jakością obrazu na wyświetlaczu nie poraża, prawda? Zatem myślę, że w takim normalnym użytkowaniu jako głównego narzędzia komunikacji, do internetowania, czytania maili, rozmawiania, możecie być spokojni o ładowanie przez tydzień, a potem w weekend sobie ten telefonik podłączyć akurat na całą noc, bo ładowanie do pełna zajmuje w okolicach 5 godzin, czyli nie mało, tak jak powiedziałem. Natomiast bateria rzeczywiście w tym telefonie jest sztosowa, jest to jeden z jego największych, o ile nie największy i to nawet dosłownie atut, ale niestety też pamiętacie, że zostało to kupione jednak większą od typowej grubością i jednak wyższą od typowych wartości masą urządzenia. Niemniej faktycznie jak na tak dużą baterię, to ten telefon gabarytki ma nie najgorsze, pamiętajcie. Nie najgorsza według mnie w odniesieniu oczywiście do tego, co mamy w środku zamontowane, jest wydajność tego telefonu, bo oczywiście pamiętajcie, to jest pancerniak, to nie jest ani flagowiec, ani maszyna do grania, zatem osiągi tu są z trudem średniopółkowe jak na dzisiejsze czasy. Niemniej da się z tym telefonem żyć, a tempo jego pracy, chociaż jakoś szczególnie nie poraża, nie irytuje nas również przycinkami czy jakimiś strasznymi spowolnieniami. Jest nie najgorzej, oczywiście w zastosowaniach, do jakich ten telefon został stworzony, pamiętajcie. Wąskim gardłem jest tutaj pamięć wewnętrzna o pojemności 256 giga, czyli niezłej, ale niestety na kościach eMMC51, czyli niezbyt szybkich. Do tego mamy 8 giga RAM DDR4X i procesor MediaTek Dimensity 6100, czyli nie znowu taki ostatni procesor w szeregu, ale też nie z tych najmocniejszych. No i generalnie jak nie oczekujecie cudów od tego telefonu, to zawiedzeni nie będziecie, natomiast z pewnością ten procesor cieszy jednym, stabilnością pracy. Stabilność sięga 99% ponad, zatem rzeczywiście jest dobra i co ważne, to sprzęt cicho się nie nagrzewa. Powiecie, że pewnie nie czułem temperatury poprzez grubachną obudowę, może w pewnym stopniu tak, ale myślę, że na bokach to już bym coś wyczuł, szczególnie, że mamy tu metalowe wstawki. No nie, telefon łapy nie parzy, także jest bardzo fajnie. Nie wiem, jak fajnie jest z update'ami, bo mamy tu co prawda dosyć świeżego Androida 14. Przyszły jakieś poprawki zabezpieczeń w trakcie moich testów, ale nie ma ani słowa nigdzie, ile update'ów będzie, jak długo będą wspierane te poprawki. Pod tym względem, no niestety, wielka niewiadoma, ale też znowu podobnie jak z wydajnością. Jeżeli nie liczycie na wiele, to rozczarowani też nie będziecie, a jak coś dostaniecie, no to tym lepiej. Podobnie jak w większości pancerniaków, możliwości fotograficzne również nie są tu porażające, ale nie można powiedzieć, aby było całkiem źle. Z przodu mamy do dyspozycji 32-megapikselowy aparat do selfie, natomiast z tyłu mamy główny aparat 64 megapiksele, z całkiem znośną przysłoną 1.9 aparat dostarczyła firma Sony. Jest też ciekawy aparat noktowizyjny do robienia zdjęć w całkowitej ciemności, wspierany podczerwienią oczywiście, no i dwumegowy aparacik do makro w celu wypełnienia tej jakże pokaźnej rameczki. Jak to wszystko robi zdjęcia? Jak się zapewne spodziewacie, w dzień jest dobrze, zarówno przodem jak i tyłem. Schody zaczynają się w nocy, bo tutaj główny obiektyw po prostu przestaje sobie radzić. Z kolei ten nocny zapewni czytelne zdjęcie, ale na bardzo krótkim dystansie. Zatem zbyt odległych obiektów tą podczerwienią nie sfotografujecie, natomiast zobaczycie, co czaiło się w ciemności w waszym najbliższym otoczeniu. Z pewnością nie zobaczycie zaś niczego z aparatu głównego, bo ten poddaje się nawet już przy świetle miejskim. Chociaż powiedzmy, że jeszcze coś tam widać, natomiast no cóż, mnie rozczarował. Przedni aparat robi swoje i tu w zasadzie niczego wielce dobrego nie da się powiedzieć, a i wielce złego także nie. No jest przeciętnie, po prostu. W dziedzinie filmowania też jest dosyć przeciętnie, bo możemy nagrywać w rozdzielczości do 2K, niestety zawsze w 30 klatkach na sekundę, no i cóż, obraz jest akceptowalnej jakości, nie ma tragedii, szczególnie w dzień, bo w nocy, tak jak powiedziałem, dajcie sobie spokój z tym telefonem. Natomiast dźwięk, no cóż, dźwięk to już mógłby być zdecydowanie lepszy, ale powiedzmy, że dramatu nie ma, widywałem gorzej nagrywające pancerniaki, ten
powiedzmy, jest z gatunku tych, które dadzą się w tej materii znieść. Oukitel WP35 w naszych polskich sklepach kosztuje 1300 zł. Jak się postaracie, to sprowadzicie sobie go skądinąd nieco taniej, ale czy ja go polecam? No cóż, z jednej strony zapowiadało się świetnie. Podejrzewam, że w założeniach był to telefon dla człowieka, który trochę pracuje na powietrzu, czasem wybiera się w jakiś plener i będzie potrzebował telefonu, który wytrzyma naprawdę długo bez ładowania, ale z drugiej strony nie chce nosić przy sobie typowej pancernej cegły i opakowanego w paskudną gumę smartfona o przesadnej grubości. Ten jest taką w sumie wypadkową, ale zostawmy już to, dla kogo ten telefon miałby być, bo to ocenicie moim zdaniem sami. Ja wam powiem, co mi się podoba, co nie. Na plus na pewno niezaśmiecony interfejs z paroma praktycznymi dodatkami i przypominam dodatkowym programowalnym przyciskiem na boku, dobrze działający czytnik linii papilarnych, dobrze działające rozpoznawanie pysia, bez wpadek ergonomicznych. Telefon nie waży przesadnie dużo, oczywiście jak na swe możliwości pamiętajcie, i nie jest potwornie gruby, ale jest oczywiście cięższy i grubszy od typowego smartfona. Podoba mi się również to, że w zestawie dostajemy pokrowiec i ładowarkę, a także to, że jest dosyć kompletnie wyposażony zarówno w interfejsy łączności, jak i w bebeszki, bo przypomnę, że mamy 8 GB RAM-u, 256 GB niestety dość powolnej pamięci i możliwość skorzystania z 2-terabajtowej karty microSD, czyli jest całkiem spoko, nie ma niestety SIM-a, ale jest NFC. Co mi się najmniej podoba? Przede wszystkim wyświetlacz tego telefonu. Moim zdaniem w telefonie outdoorowym ekran powinien być jaśniejszy. Niech to będzie sobie nadal IPS, ale jednak o trochę wyższej jasności niż ten. Trochę więcej mogłyby też oferować aparaty fotograficzne, bo o ile fotografii dziennej zarówno przedni aparat, jak i tylny spiszą się nieźle, aparat noktowizyjny również może się przydać, podobnie jak aparat makro, który po prostu robi swoje, bo jest w ogóle. Natomiast w zdjęciach nocnych i przedni aparat, i tylny niestety nie pokazują się ze zbyt dobrej strony. No trudno. Jeżeli chodzi o zastosowanie tego telefonu do filmowania, to dla użytkowników o powiedzmy niewygórowanych wymaganiach ten telefon również wystarczy. Czyli sumarycznie nie najgorszy smartfon, ale jego głównym atutem pozostaje pojemność akumulatora i czas działania bez konieczności ładowania, które również przypomnę nie jest najszybsze, bo 18-watowe trwa 5 godzin. Czy ten telefon jest właśnie dla Was? Musicie sobie sami odpowiedzieć na to pytanie, zestawiając zalety i wady, które Wam wymieniłem. A konkludując ten film, no powiem, że fajnie, że są takie telefony, bo tu przynajmniej jest o czym opowiadać, bo w paru miejscach ten telefon się wyróżnia, w kilku innych kuleje i przynajmniej jest ciekawie. I takich ciekawych telefonów w Waszym życiu również Wam życzę. A teraz żegnam się z Wami i zapraszam na kolejne filmy. Do zobaczenia, cześć!